Dobra. Siemanko. Wiecie, co dzisiaj zrobię? Najnudniejszy film na tym kanale. Co to? Kaczki jakieś. Idę wykopać banana, zobaczycie, jak to wygląda bez montażu, ile to trwa. Czyli co? Tak jakbym szedł, wiecie, idę sobie najpierw tu. Nie wiem, jak to będzie widać z kamerana. Z kamery. Szukam oczywiście. O, jakieś tam rękawiczki trzeba zarzucić. Ciekawe, czy kto to trwa do końca, nie? I teraz tak. Przeważnie to szukam nożyka. Nie mogę znaleźć. Wiadomo, gdzieś położyłem, nie? Ach, kurwa. No to zobaczmy jeszcze, jak tam Helens się wywinął. Patrzcie. Nie wiem, jak patrzy kamera. Tu jest zaznaczone i tu. To już tyle podrosło. Jakieś 2,5 centymetra. Wiem, że obraz lata, bo tam, gdzie spojrzę, to wy widzicie. No i zaczyna się jazda bez trzymanki. Nie ma. Nie ma. O, idę. Mucha wpada do oka. O. Coś znalazłem. Szpadelek. Tylko co tu wykopać dzisiaj? Ten za duży. Ten za mały. Dobra. Wyrżnę dzisiaj Helensa. Czyli ta sama rodzinka, to ten sam, co właśnie kwitnie w szklarni. No patrz ta, aż jeden odrost. Normalnie szał. Czy go oddzielać będę, nie wiem. Też go trochę podmroziło. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ziemi oczywiście. Co tutaj by zrobić było? Odciąć. Patrzcie, jak wygląda liść tego. Kolokazja. Szpadelek. No teraz by się przydało postawić ten kamerę na statyw. Ale mówię, dzisiaj nagram film całkiem inaczej. Najnudniejszy film na tym kanale. Według mnie. Co tu gadać do Was? Może uprawię tego Helensa trochę. Pogadam co nieco. Jak dla mnie nie jest jakiś problematyczny, ale też duży nie rośnie. Odrosty, jak widzicie, słabo. Puszcza. Jeden, dwa w sezonie. Ale ogólnie ładnie w sezonie wygląda. Nawet znosi ten nasz klimat tutaj porąbany. Ciekawe, czy też będzie miał takie korzonki. A nie, ten już ma. Ta, to pes jest. Zobaczymy. No co to jest? A za jakieś metale. Kurde, nie widać w ogóle tej ziemi z dziadem ani mastery. O. Muszę coś zobaczyć.
Dobrze jest. Myślałem, że się nie nagrywa. Wiecie co, już mnie zaczyna zastanawiać jedna sprawa, że... Gdzie jest ten mikrofon w ogóle? Tu. Że ten ma zdrowe korzenie. A tamten, co już owoc wypuszcza, no to miał lipne. Kurwańska. No, ale tam była siadą. O, jaki odrost, kurde. Zobaczcie. To jest odrost. Jakie bydle. O, malutki tutaj wyrasta. Dobra. Nie będę na razie oddzielał, ale zobaczcie, tu lecą korzenie, brugmanski pewnie. Nie, no, z tutaj, możliwe. Ale takie coś tu, ja pitole. Zobaczcie, i ma już korzenie odrościk, także spokojnie można to oddzielić. Ale tak myślę, że to przezimuje w kupie. Dobra, zasypię dziurę teraz. Bierze dziada. Tak postanowiłem sobie. Kurde, znowu wody brakuje, brugmansji. Sobie wykopywać codziennie. Po trochu, będę musiał tutaj trochę poprzestawiać. No i właśnie ustawiać właśnie sobie takie karpy od tamtego brzega, wiecie. Pach, pach po kolei. No i przysypywać to ziemią. W ogóle to muszę napis dać sobie, że to jest brugmansja. Bo potem zapomnę i wiecie, jak to jest. Człowiek potem nie wie szczerze, jaka to nawet odmiana jest. Trzeba iść po patyczki. W domu są. No i pewnie w tym momencie byłoby cięcie, bo idę po patyczki. Ale dzisiaj nakręcam od A do Z. Bo wiecie, sceny czasem trzeba wycinać. Tu jeszcze wszystko rośnie. Ojej. Patyczki. O. Zobaczcie, 100 sztuk kupiłem. 13 zł albo 12 zł, 100 sztuk. I teraz tak, wiertarka by się przydała. Wiertarka jeszcze, bo ja sobie zaznaczam wszystkie, wiecie, odmiany. Brugmans, jak będę wykopywał, tak samo, ale burdel. Ale ja se posprzątam przed zimą. Chłok tam. O, wkrętarka, wkrętareczka, która nie wymaga bateryjki, ale ma kabel. O, cyku pyku, zaraz zobaczycie, o co chodzi. Bierę sobie wiertełko, nie, wkładam,
Wow, silne. Wkładam wiertełko. No i wyciągam na przykład, nie wiem, trzy takie sztuki. Nie wiem, czy będzie widać, ale myślę, że powinno być widać. Z tej czy z tej jeden grom. O, uciekło. Nie, to pojedynczo. Dobra, robimy cztery dziury. Teraz sobie napiszę, robię napis Helens. Gdzie mam marker? Helens. Kurde, nie no. Hybryd, hybryd wystarczy. Musa. Kurde, wiecie co? Musa Hel napisałem. Zapomniałem, że samo H czy cecha, mylą mi się te nazwy. Ale to tam mniejsza o to. I teraz biorę sobie trytytę. O, na przykład taką. Potem sobie poprawię na zielonym. Nie wiem, Helens Hybryd czy Samocha się pisało. Szczerze to kurde, zapominam tych nazw. Nie naszych. No i wieszam sobie, kurde. Ho, ho, ho. Tu się nie da, ale tu jak włożę, to potem może sobie spaść to. Jest lipa. No to jak nie mogę zmieścić. Znaczy jak jedna nie łapie, to sobie wezmę dwie krótsze. Połączę trytyty. O. Jedna w drugą. Powinno już sobie sięgnąć spokojnie. O, z drugiej strony potem sobie poprawię nazwę normalnie, ale już chociaż będę wiedział, że to jest to. No ale odros jest kozacki, bez kitu, nie? No i powiedzmy, że tu sobie zaciskam. No i mamy na opis, że to jest to drzewko bananowe. Co tu się dzieje? Wody. Wody potrzebuję. Dobra, tyle. Nuda, co? Jak dotrwał ktoś do końca, to dajcie znać. Czasem mogę kręcić takie filmy, bo no nie mam czasu za bardzo na montaż, że tak powiem. Dlatego... Ale nie, no moim zdaniem to takie filmy, to takie nude. Nie ma to jak zrobić jakiś montaż porządniejszy. O. Wodopój. No, już tego pewnie bym nie kręcił. O, brugmansję trzeba podlać ładnie. Cyk, pyk. To wziąć tu. Co tu się dzieje u góry? Burmens Blue od Michała. Ładnie wygląda. Tylko trzeba będzie zrobić ciśnienie. O, tam jest ta. O Jezu, papaja. Z własnych nasion. Jakieś 120 cm podrosła. Ogórek zdycha. Pryskałem go i nadal zdycha. O, ta palma czy jakiej tam madagaskarska. No i tutaj mamy Musa de Jao, który wykopałem. Zaraz będzie dotykał sobie sufitu. Czyli jakieś 4 metry w miejscu, gdzie najwyższy jest punkt szklarni od strony, powiedzmy od strony, z dala od chałupki. No i tak wpadam czasem, podlewam jak głupi. Dobra, spadł jeden kwiatek, ale robi się następny. Nawet nie wiedziałem, że tak krótko kwiatki się trzymają na plumerii. Ale aczkolwiek mogą krótko to się utrzymywać u mnie. Kurde, tam też. Jak tam podlać? Zobaczcie, Musa Dajao. To była malutka sadzonka na wiosnę. A już tak podrosło ładnie. Anturium Andrego. Te też piją wodę. Dobra. Starczy na dzisiaj. Na razie. Nawet nie wiem, czy się nagrywa. Bo może już bateria sobie zdechła. Spoko.